Jako że styczeń jest miesiącem podsumowań, to stwierdziłam, że nagram film, w którym opowiem Wam, dlaczego ten ostatni rok, kolejny pandemiczny rok, wcale nie był taki zły. Opowiem Wam o 10 rzeczach, które robiłam regularnie albo były jednorazowymi przygodami i wpłynęły na to, że poprzedni rok był do zniesienia, albo nawet mogę powiedzieć, że był bardzo dobrym rokiem. Serdecznie zapraszam do oglądania. Dla osób, które oglądają moje filmy regularnie, nie będzie to chyba zaskoczeniem, że bardzo duży wpływ na to, jak się czułam, na to, że ten rok był głównie z uśmiechem, mimo pojawiających się różnych przeciwności wypływających z zewnętrznego świata, były moje wędrówki. I to zarówno te samotne, jak i w towarzystwie, te krótkie i te długie, jak i same takie codzienne spacery, których na kanale nie widzicie. Myślę, że to pozwoliło mi po pierwsze na kontakt z naturą, która jednak bardzo zmienia to, jak myślimy o naszej codzienności. W naturze raczej nie myśli się o problemach, można się trochę skupić na tym, co się dzieje wokół nas. Ja bardzo lubię przebywać w naturze, uwielbiam spacery do lasu. Mam to szczęście, że taki las blisko mnie i całkiem sporo ścieżek, do których nie muszę jechać żadną komunikacją miejską, mam blisko domu i myślę, że to było naprawdę takim największym aspektem tego, że ten rok był dobry. Jeżeli jesteście tutaj nowi, to oczywiście wiele z tych wypadów możecie obejrzeć na moim kanale. Takie dwa większe wyjścia na Jurę Szwajcarską oraz na szlak Via Alpina 1, szwajcarski odcinek tego szlaku. Możecie zobaczyć pełne relacje, na które Was serdecznie zapraszam. Tam zobaczycie, o czym dokładnie mówię, co dają mi takie wyjścia. Ja tam dość sporo naprawdę poruszałam takich tematów idąc. Możecie zobaczyć, dlaczego w ogóle uważam, że samotne wędrówki to jest naprawdę świetna rzecz i dlaczego uważam, że ogólnie chodzenie z plecakiem może dać nam bardzo dużo korzyści. Kolejna rzecz, która bardzo łączy się z wędrówkami, jest to zegarek sportowy, który na mojej ręce jest już drugi rok i stwierdzam, że odkąd mam zegarek, to zdecydowanie częściej wychodzę na spacery, zdecydowanie więcej tych kilometrów spędzam na szlaku, ale to, co najbardziej zmienił zegarek, to moje podejście do pogody. Dlatego, że od 2 lat mam ustawione w zegarku jako minimum dzienne 8,5 tysiąca kroków, co daje jakieś 6 kilometrów. I chodzi tutaj głównie o to, żeby nie mieć wymówek w postaci złej pogody, żeby wychodzić nawet w deszczowe dni, nawet w takie dni, kiedy patrzymy za okno, jest ciemno, szczególnie teraz, w tej takiej najciemniejszej porze roku, żeby nie mieć właśnie żadnych wymówek. Oczywiście liczby i te limity każdy sobie może sam ustalić. To jest absolutnie nieważne, ile to będzie, bo każdy też będzie miał trochę do tego inne podejście. Nie chodzi o to absolutnie, żeby się tutaj z kimkolwiek ścigać, tylko żeby troszeczkę popchnąć się do tego, żeby wychodzić na spacery regularnie. I myślę, że żeby utrzymać sprawność fizyczną, ale też właśnie taką sprawność umysłową, żeby być po prostu bardziej uśmiechniętym człowiekiem, to ten kontakt z naturą i ten codzienny ruch jest po prostu niezbędny. Ja w przeszłości, zanim miałam zegarek, bardzo często właśnie ten jesienny okres, jesienno-zimowy okres, siedziałam w domu. Oczywiście też żyłam aktywnie, ale było to bardziej na zasadzie zrywów i zdarzały mi się tygodnie, że wychodziłam tylko kilka razy na spacer i tylko tam, gdzie muszę. A odkąd mam te kroki, nie czuję wcale, że wisi na mnie jakaś powinność, tylko po prostu mi jest głupio przed samą sobą tego nie zrobić, bo wiem, jak łatwo jest wyjść na tą godzinę i to też nie musi być jeden długi spacer, może to być kilka krótszych. Wiem, jak to jest proste, więc przed samą sobą jest mi głupio powiedzieć, że nie chce mi się, nie pójdę na spacer, nie zrobię tych kroków. Więc po prostu je robię. Jestem z tego naprawdę dumna i na pewno z zegarkiem sportowym się nie rozstaję i zostaje ze mną na ten rok.
Kolejna rzecz dotyczy tego kanału, mojej pewności siebie oraz chęci nagrywania kolejnych filmów i kontynuowania prowadzenia tego kanału, tworzenia tego projektu pod nazwą Jak Najwięcej. I tak naprawdę to jesteście wy. Wy wszyscy, którzy oglądacie moje filmy, którzy komentujecie, którzy zostawiacie łapki w górę i przede wszystkim osoby, które zdecydowały się wesprzeć mnie finansowo w tej drodze. Wszyscy moi patroni, wszystkie moje matronki, którym naprawdę bardzo, bardzo dziękuję, bo jest to ogromny kredyt zaufania w moją stronę. Jestem Wam za to naprawdę wdzięczna i nie wiecie, jak to pozytywnie wpłynęło na moją pewność siebie, że to, co robię tutaj w internecie, tutaj na YouTubie, naprawdę ma sens, dlatego że ja dostaję od Was naprawdę tyle pozytywnej energii, że chyba nawet sobie nie zdajecie z tego sprawy. Nasze wyzwania sportowe to jest coś naprawdę, co dodało do mojego życia bardzo wiele. Dzięki Wam tak naprawdę od kilku miesięcy biegam regularnie. Dzięki Wam też mogłam zrezygnować z jednej pracy, do której już przez to, że nie muszę chodzić, mogę poświęcać ten czas na filmy, na myślenie o tym, co chcę robić w kolejnych latach, co chcę nagrywać. Tak naprawdę pierwszy raz mam sporo rzeczy spisanych, mam tych pomysłów na tyle dużo, że na pewno przez najbliższy rok, a pewnie i dłużej, nie będziecie się ze mną nudzić. Na pewno te pomysły się nie kończą, a Wam naprawdę bardzo dziękuję za zaufanie i za to, że jesteście, za to, że mamy kontakt i nawet nie wiecie, ile radości sprawia mi pisanie do Was pocztówek, pisanie postów na Facebooku i sama ogólnie świadomość, że jesteście. Bardzo dziękuję. Numer 4 to telefon i czas, jaki poświęcam na przeglądanie różnego rodzaju aplikacji. Mam tutaj na myśli głównie aplikacje typu social media, ale nie tylko. Zacznę od tego, że kolejny rok mam limit czasowy na Facebooka, na Instagrama oraz na YouTube'a i jest to 1 godzina dziennie. Niektóre telefony mają właśnie taką możliwość wprowadzenia takiego limitu już w swoim oprogramowaniu, ale jeśli nie macie, to można sobie ściągnąć taką aplikację i limit na konkretne aplikacje założyć. Sprawa jest prosta, żeby tego nie łamać, dlatego że ja nie robię tego, żeby komuś to udowodnić, że mam ten limit, tylko robię to dla siebie, żeby tak naprawdę czas, który poświęcałam na ekrany, odzyskać. I dzięki temu limitowi udało mi się to. Drugi rok nie spędzałam więcej niż godzinę przed telefonem, z wyjątkiem dni, kiedy wrzucam nowy film na YouTubie. Wtedy proszę o PIN mojego partnera, bo on jako jedyny zna PIN do tego limitu czasowego. Jeżeli chcę go wyłączyć, to daję jemu, żeby właśnie go wpisał. I na dzień, kiedy wrzucam film, mam ten limit wyłączony i mogę być wtedy z Wami w kontakcie pełnym po wrzuceniu filmu. Możemy po prostu sobie rozmawiać i ja wtedy właśnie tego wieczoru zazwyczaj na wszystkie komentarze odpowiadam, natomiast we wszystkie pozostałe dni ten limit mam włączony i ta godzina mi jak najbardziej wystarcza, żeby być z Wami w kontakcie, czy na Facebooku, czy na Instagramie, żeby wrzucić stories i pozostały czas na jakieś oglądanie po prostu rozrywkowe, bądź obserwowanie kont, które mnie interesują, które wnoszą coś do mojego życia. Na początku było to dla mnie bardzo mało, ale tak naprawdę już po roku zobaczyłam, że ta godzina to jest bardzo dużo, ale stało się to dlatego, że stwierdziłam, że czas na czystki w kontach, które obserwuję. Szczególnie na Instagramie i na YouTubie pewnego dnia siadłam naprawdę tak z ręką na sercu, żeby stwierdzić, które konta w jakiś sposób mnie denerwują, irytują, mają zły na mnie wpływ, mimo tego, że ich treści może i były wartościowe, to nie chodzi o to, że ktoś po prostu pokazuje jakieś negatywne rzeczy, tylko po prostu czasami jest tak, że pewne osoby robią coś, czego my nie możemy, przez jakieś ograniczenia, czy finansowe, czy fizyczne, czy okolicznościowe, i wtedy pojawia się taka najzwyklejsza zazdrość, przez to też oceniamy siebie bardziej, bardziej krytycznie patrzymy na swoje życie i mimo, że bez tego może ocenilibyśmy naszą codzienność jako taką pozytywną, to przy właśnie takim częstym i codziennym oglądaniu takich kont
idealnych tak naprawdę, bo takich kont w internecie nie brakuje, sprawia, że nasze nawet dobrze oceniane życie, nasza dobrze oceniana codzienność jest już gorsza i wymagania wobec nas, wobec naszego życia rosną do takiego poziomu, którego nie jesteśmy w stanie sprostać. I to jest naprawdę bardzo proste. Każdy z nas, myślę, tego doświadczył. Oglądanie idealnych ludzi w internecie jest czymś, co wpływa na każdego i myślę, że powinniśmy to dawkować. Ja zrobiłam bardzo duże czystki. Tych kont, które obserwuję na Instagramie czy na YouTubie, jest bardzo mało. I też zauważyłam, że mogę przez to więcej skorzystać, dlatego że wreszcie po prostu oglądam i czytam i obserwuję ludzi, których chcę obserwować, którzy mają na mnie dobry wpływ i nie ma się czego wstydzić, nie ma się czego bać. Można kliknąć odobserwuj, zrobić unfollow, nikomu się krzywda nie dzieje, możecie tylko zobaczyć pozytywy takiej sytuacji. Oprócz tego też staram się, żeby ten telefon nie był ze mną non-stop. Po pierwsze, mój telefon nie ma wstępu do sypialni, ładuje się w innym pokoju, nie mam dostępu właśnie przy łóżku, więc jak się budzę, to nie jest pierwsza rzecz, którą robię, nie sięgam po telefon. Gdy idę spać, staram się też nie zaglądać do tego telefonu, chociaż tą godzinę przed snem, dlatego że niebieskie światło, które wylatuje z tego telefonu, wpływa bardzo negatywnie na to, jak śpimy i ile śpimy. Więc pilnuję tego. Nie każde wyjście z domu musi być powiązane z tym, że sięgam po telefon. Jak idę do sklepu, jak idę na spacer, to ten telefon bardzo często zostaje w domu. Zauważyłam ogromne korzyści i na pewno będę to kontynuować. Dodatkowo też już mam taki nawyk, że telefon kładę ekranem do dołu, rozpraszacze pod tytułem świecący ekran nie przeszkadza mi, gdy pracuję, nie przeszkadza mi, gdy spędzam ten czas w jakiś inny sposób i do tego wszelkie notyfikacje mam wyłączone, także ani dźwiękowo, ani wibracjami, ani błyskami mnie ten telefon nie rozprasza, przez co on też jest mniej kuszący i często po prostu funkcjonujemy sobie osobno. Jeżeli tylko zauważyliście, że spędzacie tego czasu z telefonem za dużo i nie chcielibyście tego robić, to ja myślę, że warto spróbować tych rzeczy, o których dzisiaj mówiłam, bo to jest naprawdę ogromne wyzwolenie i ja będę starała się robić tak dalej, dlatego że nie chcę czuć się uzależniona od ekranu, chcę to życie spędzać w taki sposób, jak ja chcę. Oczywiście to nie chodzi o to, żeby całkowicie porzucić internet, dlatego że jest to niemożliwe i też w internecie jest mnóstwo dobrych treści edukacyjnych, inspirujących i do takich Was zachęcam. Kolejne dwie rzeczy są związane ze sportem. Jedna to bieganie, drugie to joga. Jeżeli chodzi o bieganie, to jest to taka moja porzucona, nieszczęśliwa miłość z przeszłości, dlatego że ja kiedyś bieganie trenowałam zawodowo w klubie, natomiast po jakichś zdarzeniach związanych z kontuzjami musiałam zrezygnować z biegania właśnie na taką dużą skalę i trochę odwróciłam się od tej dyscypliny sportowej, natomiast w tym roku, w ostatnim roku poczułam tę miłość na nowo i zauważyłam, że moje samopoczucie jest o wiele, wiele lepsze i też tej energii po bieganiu zostaje mi na tyle dużo, że zauważyłam, że też mam więcej chęci ogólnie do działania. Także na pewno w tym roku będę również kontynuować. Wróciłam do takiej formy, do której bym chciała. I myślę, że nawet w tym roku zapiszę się na jakiś bieg zorganizowany, żeby znowu poczuć trochę tą adrenalinę. Niekoniecznie może, żeby się z kimś ścigać, ale żeby wziąć udział właśnie w tego typu imprezie. Jeżeli chodzi o jogę, to raczej ta miłość do tego sportu jest dość trudna i ja raczej nie rozciągam się dość łatwo. Moje mięśnie dość szybko wracają do stanu poprzedniego i raczej jeśli myślę o jodze, to mam w głowie po pierwsze ulgę, ale po drugie też ból i wręcz cierpienia. I tutaj, żeby do tej jogi się zmotywować, nie jest to najprostsza rzecz dla mnie. I w zeszłym roku nie udało mi się robić tej jogi na tyle często, na ile bym chciała, dlatego że tak jak sobie zobaczyłam w kalendarz, dlatego że każdą jogę sobie zapisywałam w zegarku,
to wyszło mi, że tą jogę robiłam kilka razy w miesiącu. Nie najgorzej, ale na pewno w tym roku chciałabym utrzymać tą regularność trochę na wyższym poziomie, żeby chociaż te dwa razy w tygodniu jednak ta joga się pojawiała, a nie dwa razy w miesiącu. Numer 7 to spotkania ze znajomymi, spotkania z przyjaciółmi, z rodziną, takie ogólne dbanie o relacje. Myślę, że poprzednie lata pokazały nam wszystkim, jak bardzo o te relacje musimy dbać, jak bardzo są one nam potrzebne. Dlatego mimo, że wciąż mamy pandemię i to latanie do Polski jest ograniczone w moim przypadku, to starałam się, będąc w Polsce, spotykać z ludźmi i spędzać ten czas wartościowo, żeby mieć możliwość z ludźmi spędzić te parę dni, mieć jakieś wspomnienia wspólne, żeby też móc porozmawiać na spokojnie. Dlatego też w tym roku byłam częściej w Polsce niż w poprzednich latach i nawet jeżeli z kimś nie udało mi się spotkać, to starałam się chociaż do tych osób dzwonić, żeby bez żadnej okazji po najzwyczajniej w świecie zapytać się, co u nich słychać. A tutaj na miejscu w Szwajcarii też pielęgnować znajomości i też znajdywać się w takich sytuacjach, gdzie mam szansę poznać nowe osoby, żeby to grono znajomych się powiększało i tych spotkań regularnych, żeby mi na co dzień nie brakowało. Kolejna kwestia to alkohol, a raczej brak tego alkoholu. Ja ogólnie nie piję często i odkąd mieszkam w Szwajcarii, to też mi się to mocno zmieniło, dlatego że bardziej sobie zaczęłam cenić te dni, kiedy czuję się świetnie i po prostu picie alkoholu w jakichś większych ilościach uważam, że jest dla mnie bez sensu, jest stratą tych właśnie dni, w których mogę coś fajnego podziałać. Po drugie, zauważyłam, że w zeszłym roku zrobiłam sobie taki eksperyment. Przez 3 miesiące nie piłam alkoholu i szczególnie wtedy starałam się chodzić na imprezy, spotykać się z ludźmi, żeby zobaczyć, jak to jest właśnie być tą osobą niepijącą w towarzystwie pijącym, żeby sprawdzić, czy ten alkohol mi jest potrzebny do dobrej zabawy. No i moje wnioski po takich 3 miesiącach, gdzie nie spożyłam ani kropli alkoholu, są takie, że po pierwsze, żeby się dobrze bawić i dobrze czuć w towarzystwie, ja tego alkoholu nie potrzebuję i tak samo dobrze się bawię z drinkiem bezalkoholowym, jak i alkoholowym. A po drugie, że bardzo ludzie reagują na to, jeśli się nie pije i zadają bardzo dużo pytań dlaczego, co jest bardzo niekomfortowe i wydaje mi się, że nie powinno mieć miejsca i wcześniej nie zdawałam sobie z tego sprawy, że to jest aż tak męczące. Więc jak będziecie w takiej sytuacji, że ktoś wam mówi, że nie pije alkoholu, to tak jakbyście mu zaproponowali sernik i powie, że nie ma ochoty, to myślę, że na tym powinno się skończyć. Zimne prysznice i morsowanie. Jeżeli chodzi o morsowanie, to ja jestem za tym, żeby robić to w samotności, w ciszy, żeby posłuchać trochę, co się dzieje w ciele, a nie krzykliwie w towarzystwie. Dlatego nie ma tego na filmach i też w zeszłym roku myślę, że łącznie morsowałam kilka razy, kilkanaście maksymalnie, także to nie jest też coś, co trzymało się mnie regularnie. Natomiast jeżeli chodzi o zimne prysznice, to mogę z ręką na sercu powiedzieć, że przy każdym myciu, czyli niemal codziennie, czy to był prysznic ciepły najpierw, czy kąpiel, po każdym takim myciu brałam zimny prysznic, od razu odkręcając na maksymalnie zimną wodę i za każdym razem pod tą wodą byłam 2 minuty. Jeżeli chodzi o korzyści, to mówiłam o tym w zeszłym roku. Zimne prysznice na pewno poprawiają krążenie. To, co mi się udało zniwelować przez ostatnie 2 lata zimnych prysznicy, to to, że nie marznę tak bardzo w stopy oraz w dłonie. Po drugie, oprócz tego, że chorowałam po alpinie, gdy zmęczyłam swój organizm, doprowadzając go do naprawdę maksymalnych możliwości, mogłabym powiedzieć, że nie chorowałam w zeszłym roku ani razu, czyli na pewno poprawia to odporność. A po trzecie, bardzo wpływa na samopoczucie. Jeżeli tylko miałam gorszy dzień, pojawiały się jakieś negatywne myśli, jakieś wątpliwości, to taki prysznic to jest jak ręką odjął, jak po prostu policzek w twarz, człowiek wychodzi otrzeźwiony, postawiony na nogi i może z powrotem wracać do tego,
do czego chciał wracać, a na pewno nie do marudzenia. Wiem, że na samą myśl niektóre osoby powiedzą, że tylko szaleńcy to robią, ale ktoś, kto spróbował albo cokolwiek o tym czytał, wie, że na pewno warto spróbować. Niestety muszę powiedzieć po 2 latach, że niechęć do zimnej wody nie maleje i jest to za każdym razem w jakimś tam stopniu nieprzyjemne, ale na pewno łatwiej jest się na ten prysznic zdecydować i to jest z pewnością coś, co w tym roku również będę kontynuować. I ostatnia kwestia, która myślę, że miała ogromny wpływ na to, jak wyglądał mój rok. Pozwólcie, że wyjmę sobie termos, w którym mam herbatę i kanapkę. To będzie właśnie jedzenie i ogólnie dieta. I o ile w tym zakresie zawsze jest coś do poprawy i to nie jest tak, że jadłam przez cały rok idealnie, to myślę, że kilka kwestii tutaj przyczyniło się do tego, że to, co jadłam, było posiłkami, które chciałam spożywać. Starałam się unikać przetworzonej żywności i myślę, że tego aż tak dużo w moim życiu w ostatnim roku nie było. Oczywiście odwieczna walka ze słodyczami to jest coś, z czym się zmagam cały czas, ale staram się mieć właśnie w plecaku jakieś orzeszki i owoce, które przy jakimś takim większym głodzie mnie powstrzymują przed takimi głupimi, impulsowymi zakupami. No i też oczywiście wsparcie, to, że gotuję z partnerem wspólnie, że razem przygotowujemy posiłki, że razem staramy się o tą naszą dietę dbać i myślę, że w tym jest siła. No i też, że te posiłki staramy się robić na kilka dni, że wiem, że wracając z pracy albo będąc w pracy w domu, wiem, że ten posiłek czeka, że on jest zdrowy i że nie muszę szukać właśnie innych przetworzonych, szybkich, łatwych zamienników. Tutaj ciężko byłoby dojść do perfekcji, ale myślę, że ogólnie samo staranie, żeby jeść zdrowo, to już jest ogromny sukces i ja Wam tego również życzę i sobie, bo jeżeli chodzi o jedzenie, to jest zawsze właśnie zmaganie. Z mojej strony, jeżeli chodzi o te wszystkie rzeczy, które ten poprzedni rok pozwoliły mi jakoś przetrwać, z uśmiechem, z którego jestem zadowolona, dzisiaj przekazałam. Bardzo Wam dziękuję za uwagę i widzimy się w kolejnym filmie.